Dziś 1 kwietnia, więc i program w Centrum Uwagi będzie nieco z przymrużeniem oka. Emila Okupska, witam Państwa jeszcze raz i zapraszam na rozmowę z kimś, kto zwykle ten program prowadzi. Moim Państwa gościem jest Cezary Adamski, redaktor naczelny programu lokalnego Telewizji Centrum. Dobry wieczór. Trochę się czuję tak nieswojo, bo jak kierowca, jak się przesiada na miejsce pasażera, to tak dzisiaj trochę. Ale tobie w tym miejscu dobrze. Póki co dobrze. Za kółkiem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jasne. Dobrze, postanowiłam porozmawiać z tobą trochę o naszej telewizji, ale też o innych twoich zainteresowaniach, bo jak się okazuje, sporo naszych widzów słysząc, że wypowiadasz się w imieniu Stowarzyszenia ZG, a to w sprawach komunikacji miejskiej, zadaje pytanie, gdzie ty w końcu jesteś i co ty właściwie robisz? Dużo rzeczy robię. Znaczy, oczywiście moim podstawowym miejscem pracy i zajęciem, przy którym spędzam najwięcej czasu oczywiście, jest Telewizja Centrum i dlatego można mnie trochę tu oglądać, tak, po drugiej stronie kamery. Natomiast no mam też oczywiście jakieś inne, bardziej społeczne zajęcia. Faktycznie w Stowarzyszeniu EZG Zgierskim, już funkcjonującym zresztą 6 rok, pełnię zaszczytną funkcję sekretarza, niekoniecznie pierwszego, a oprócz tego szefuję redakcji Radia EZG, czyli takiej przystawki właśnie medialnej do serwisu ezg-info.pl. No i tam z młodymi ludźmi tworzymy trochę informacji o mieście, puszczamy dobrą muzykę, no i uczymy się tego dziennikarstwa, bo rzeczywiście zespół jest młody, a niekiedy nawet bardzo młody, są też gimnazjaliści nawet z nami. To fajnie takie. Fajnie. Jak wyciągamy dzieci z bramy, tak ZG. Tak. W trochę inny sposób, taki bardziej medialny, zdecydowanie tak. Dobrze. I to powiedz mi teraz, może wrócimy do telewizji, jak to jest prowadzić tą jedyną telewizję w Zgierzu? Wielki zaszczyt, wielki honor. A właśnie dlatego, że jesteśmy jedyni, to mogę powiedzieć uczciwie, to jest najlepsza telewizja w Zgierzu. Nie oczywiście, że jest to wielki honor, zaszczyt, ale też odpowiedzialność, dlatego że w ramach tego, że przekazujemy te informacje, które są z punktu widzenia mieszkańców istotne, ważne, które ich dotyczą, mieszkańcy nasi się pokazują w naszej telewizji często, to też jest duża odpowiedzialność, żeby te informacje były faktycznie rzetelnie podawane, żeby one były podawane, nie zawsze się to udaje oczywiście, w zgodzie ze wszystkich oczekiwaniami. Każdy czasami jest tak, że no wiadomo, politycy chcą, żeby ich przedstawiać w lepszym świetle, mieszkańcy mogą mieć jakieś do władzy pretensje, pogodzić te dwie strony nie jest prosto, a w takim mieście jak nasze, czyli no niedużym, 60 niespełna tysięcznym, no to nie jest tak jak w telewizjach ogólnopolskich, gdzie właściwie dziennikarz żadnych relacji z gośćmi swoimi, nie wiem, takich prywatnych nie ma. Tutaj jest trochę inaczej, jak sama dobrze wiesz, w tym naszym takim małym, nazwijmy to, grajdołku jest troszeczkę inaczej i te znajomości się trochę przeplatają, więc nie jest to też takie proste móc docisnąć na przykład jakiegoś polityka, zadawać mu jakieś pytania takie trudniejsze, których Boże on by nie chciał usłyszeć. No i te rzeczy trzeba umieć pogodzić. Prawda jest taka, że specyfika takiej telewizji jak nasza, lokalnej, jest zupełnie inna niż właśnie tych ogólnopolskich i ma swoje, jak powiedział kiedyś były prezydent, plusy dodatnie i plusy ujemne, więc ma dosyć swoistą specyfikę, ale umiejętnie myślę, że sobie radzimy. Nie wiem, jak to oceniasz, ale chyba dajemy radę. Tak umieć balansować, żeby te wiadomości rzeczywiście były dla naszego widza i wiarygodne, i przede wszystkim rzetelne. To między innymi dlatego warto nas oglądać. Dlaczego jeszcze? Warto nas oglądać. Ci, którzy mają nas w kablu tak zwanym, czyli abonenci nasi, oczywiście, że mają łatwiej, wystarczy pilotem tylko zmienić kanał i tam jesteśmy całą dobę, ale ci, którzy nie mają do nas dostępu, mieszkają w dzielnicach nieobjętych siecią kablową albo poza Zgierzem, a blisko, a są i tacy, którzy wyjechali daleko za granicę na wyspy i też się do nas odzywają, chcą nas oglądać. Mogą to oczywiście robić przez internet, bo jesteśmy na naszej stronie internetowej, w serwisie YouTube, na Facebooku, gdzie można te nasze produkcje oglądać. No warto nas przede wszystkim oglądać dlatego, że właśnie dotykamy tych rzeczy lokalnych, którymi inne media, a już na pewno nie telewizje, się nie zajmują, bo dużą telewizję ogólnopolską trudno zachęcić do tego, żeby przyjechała do przedszkola i zorganizowała i zrobiła jakiś wywiad w związku z jakimiś jasełkami na przykład, tak? My do takich przedszkoli, do szkół, do bibliotek, do urzędów przyjeżdżamy i robimy
nagrywamy materiały, a to z najmniejszymi mieszkańcami naszego miasta, z ich rodzicami, z opiekunami, i chyba wszyscy się cieszą, jak są pokazywani, sądząc po ilości zaproszeń. No to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, i to też ty jesteś tutaj specjalistka, rozwiązujemy problemy ludzkie, tak? Bo jeździmy z interwencjami, często mieszkańcy mają jakieś problemy, nie są w stanie wyegzekwować tego, co im doskwiera. No i jeździmy z kamerą wtedy, ty ze swoim patrolem. Przynajmniej staramy się. I staramy się, no i jak sama dobrze wiesz, kilka takich interwencji udało się pozytywnie dla mieszkańców załatwić. No tam, gdzie na przykład ostatnio informowaliśmy o wyciętych drzewach, no drzew nie przywrócimy, to jasne, ale przynajmniej jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego one zostały wycięte. Jedziemy, pytamy z kamerą, no i myślę, że to też jakoś naszym widzom, wam, drodzy państwo, daje szansę na to, żeby mieć pogląd w miarę obiektywny na to, co się w mieście dzieje, a już przede wszystkim, żeby nie powielać zasłyszanych plotek, bo prawda jest taka, że mieszkańcy często sobie przekazują z ucha do ucha, a ja słyszałem. No i tak na dobrą sprawę gdzieś ta plotka się niesie, a wcale niekoniecznie takie fakty są, jak plotka głosi. Więc dlatego warto nas oglądać, dlatego żeby wiedzieć, co się w mieście dzieje, dlatego żeby korygować jakieś niekoniecznie zasłyszane prawdziwe informacje, no ale także dlatego, żeby jeżeli są takie problemy, macie państwo takie problemy, to oczywiście żeby nas wzywać z prośbą o pomoc, my się na pewno takimi problemami zajmiemy. Ten kontakt z widzami pokazuje, że też, że oni niekiedy zgłaszają uwagi co do jakości naszych programów albo niekiedy opóźnień. Czy da się coś z tym zrobić? Teoretycznie da się wszystko, ale na wszystko potrzebne są pieniądze, jak wiadomo. Ja oczywiście kajam się, posypuję głowę popiołem, jeśli państwo zauważacie takie błędy, zdarzają się czasami. Jeśli zauważacie państwo, czasami też się zdarzają jakieś opóźnienia, no to oczywiście za nie gorąco przepraszamy. Ja mogę państwa tylko zapewnić, że tak na dobrą sprawę, no przynajmniej już od wakacji, nie leży wina za tego typu błędy po stronie ludzkiej, czyli po naszej stronie redakcji. Dokładamy naprawdę wszelkich starań, żeby te programy były jak najlepsze i żeby były jak najmniejszą ilością błędów obarczone. No ale czasami zawodzi sprzęt. No i tutaj puszczam oko, skoro z przymrużeniem oka jest program, to puszczam dzisiaj oko do naszego zarządu, który decyduje o wydatkach i inwestycjach w naszej telewizji. Jak tylko jakieś środki będą, to poprosimy o troszeczkę wzbogacenie nas o jakiś sprzęt dodatkowy. Przyda się na pewno, a już na pewno też pomoże zapobiec tego typu sytuacjom, jakie mają czasami miejsce, bo wiemy doskonale, że ten sprzęt nasz bywa zawodny. Komputery montażowe nie zawsze chcą współpracować, no i potem się okazuje, że wtedy, kiedy my walczymy z czasem, żeby wszystko było na czas, to jeszcze w ramach złośliwości rzeczy martwych jeszcze bardziej nie chcą współpracować. No i takie rzeczy się oczywiście zdarzają, przepraszamy za nie, ale jeśli chodzi o pracę redakcji, a zespół jest wspaniały i mogę powiedzieć, że naprawdę oddany temu, co robi. Nie zawsze tak było w historii, a tym razem mogę uczciwie tak powiedzieć, dokłada wszelkich starań, żeby nie było błędów. Chociaż wybaczcie nam państwo jakieś czasami wpadki językowe albo w podpisach, to już jest kwestia przy montażu jakiś wpadek drobnych, które oczywiście zdarzają się wszystkim, nie tylko nam, we wszystkich telewizjach, nawet tych mainstreamowych, największych, które mają znacznie większy potencjał finansowy od nas. A teraz może, bo tak rozmawiamy o pracy dla stowarzyszenia, o pracy w telewizji, bo ty masz takie hobby, prawda, które ma wpływ na życie Zgierzan. Można tak to ująć? No myślę, że można też, tak. Znaczy, no... Faktem jest, że i tu te pytania się pojawiają, jak sama wspomniałaś, rzeczywiście państwo jesteście z nami w dużym kontakcie i to widać po ilości słychać telefonów, po ilości maili, które otrzymujemy, że państwo na przykład zauważacie, że z jednej strony w jednym dniu prowadzę wydarzenia tutaj i jestem w telewizji, a następnego dnia na przykład wypowiadam się w sprawach jakichś społecznych, miejskich albo komunikacji miejskiej, jak sama wspomniałaś. No tak, to jest to hobby przede wszystkim, no bo poza stowarzyszeniem EZG, a tu robimy różne rzeczy, bo tak jak telewizja też jest stowarzyszeniem, ale naszym tutaj głównym celem jest właśnie przekaz informacji państwu, no i dostarczanie oczywiście sygnału internetowego, telewizyjnego do państwa domów. Tak w przypadku Stowarzyszenia ZG, gdzie działamy zupełnie społecznie, niezarobkowo oczywiście,
No tam działamy trochę na rzecz pobudzenia naszych mieszkańców do dbałości o nasze dobro wspólne, nasze podwórka, nasze ulice, nasze dzielnice. Tam bardzo nam zależy na tym, żeby ta obywatelskość w Zgierzanach jakoś rosła i się pobudzała. No i tutaj z jednej strony robimy różnego rodzaju akcje takie dotyczące historii naszego miasta. Mieliśmy projekt o międzywojennym Zgierzu, o burmistrzu Janie Świerczu. Teraz dostaliśmy dofinansowanie na realizację projektów o zgierskich fabrykantach, więc przy okazji umowy zgierskiej już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Będziemy realizować różnego rodzaju projekty takie przybliżające mieszkańcom no ten Zgierz, jak powstawał przemysłowy. Będą gry miejskie też między innymi i to też już przy tej okazji najbliższej, zbliżającej się właśnie. No i to są takie projekty, wiele, wiele więcej, których realizujemy sporo. No i oczywiście realizujemy też taką funkcję, ale z tego takiego bardzo młodzieżowego poziomu, czyli funkcję tą przekazu informacji, więc tak jak mówiłem, jest to serwis ezginfo.pl, czyli można poczytać, ewentualnie można posłuchać w formie radia, też prowadzonego przez mieszkańców młodych, bardzo uczniów najczęściej, Zgierza. No a ta rzecz już też realizowana, co prawda, pod szyldem EZG, między innymi we współpracy z miastem, we współpracy z miejskimi usługami komunikacyjnymi, ale to hobby, które faktycznie jest bardzo hobby, nie mam w tym zakresie wykształcenia, na pewno takiego fachowego, gdzieś na Politechnice skończonego, zarządzania komunikacją, to jest właśnie zbiorką tak zwane w żargonie miłośników komunikacji miejskiej, czyli komunikacja miejska właśnie i funkcjonowanie. Sam nie posiadam prawa jazdy, więc nigdy nie chciałem, szczerze mówiąc, nie potrzebowałem jakoś za bardzo i posługuję się właśnie przy przemieszczaniu się, a to autobusami, a to tramwajami. No i też zależy mi na tym, żeby ta komunikacja miejska w Zgierzu była jak najbardziej sprawna, no i spełniała oczekiwania jak największej grupy pasażerów. Też się wszystkim pewnie dogodzić nie da, ale są różne uwagi. Niedawno realizowaliśmy projekt Autobus do Kultury i w jego ramach powstało opracowanie, dlatego że przeprowadziliśmy takie badanie sondażowe wśród mieszkańców. No i mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na temat tego, co sądzą i jak oceniają funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Zgierzu. Stąd narodził się pomysł, żeby troszeczkę tą komunikację usprawnić, troszeczkę, nie wiadomo czy troszeczkę, bo będziemy dyskutować o tym z mieszkańcami, być może będzie to jakaś duża rewolucja nawet, ale no, mamy nadzieję, że w oparciu o te nasze pomysły, projekty, one w tej chwili się tworzą, dojrzewają, jak je przedstawimy naszym mieszkańcom, zechcą się wypowiedzieć, czy im się to podoba, czy nie, ewentualnie zgłoszą swoje pomysły, będziemy mogli tą naszą komunikację zgierską no tak udoskonalić, żeby rzeczywiście odpowiadała jak najszerszej grupie mieszkańców. Liczę na to, że się to uda. Myślę, że wszystkim nam na tym zależy. Zapewne i władzy, i nam, no i domyślam się, że przede wszystkim pasażerom. Na razie nie zdradzam jeszcze, co dokładnie, ale będą fajne propozycje. Mamy nadzieję i czekamy na efekty. Tak, niedługo, już niedługo. W tym roku raczej, w każdym razie. Chociaż czeka nas, tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, rewolucja też mała, związana z funkcjonowaniem wszystkich i linii komunikacyjnych, ale też ulic, bo czekają nas duże remonty w tym roku. Prawdopodobnie Konstantynowska, w jednym czasie z Piątkowską. Zamieszania będzie dużo, korków na pewno też, no ale może to przetrwamy. Wakacje za to będą, to będzie mam nadzieję, coraz lepiej. Humory będą nam dopisywać nawet w korkach. Tak dziś. Tak jak dziś, z małym przymrużeniem oka oczywiście. Ja już dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję pięknie. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia. A no i tu przypominam, że w przyszłym tygodniu się też spotykamy, ale ja już będę za kółkiem wtedy. Pozdrawiam.